Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do czcigodnych wiernych Bóg zapłać za uczestnictwo, obecność Panu czcigodnemu Jackowi, za obecność jako, jak to się tam nazywa, ten mąż zaufania. Dzięki temu mógł Pan na salę w czasie rozprawy, która jest utajniona, słyszycie jak mówię, tak? Wejść. Dzisiejsza rozprawa zakończyła przewód sądowy, który pan sędzia prowadził, w związku z czym tak zrozumiałem, że zakończeniem przewodu, tak słyszałem, zrozumiałem, że jest zakończenie przewodu sądowego ustaje brak jawności dokumentów. Nie wiem, jak to się ma do tego, co jest poza tym. Natomiast myślę, że tu nie zaszkodzę nikomu. Natomiast o sobie jestem zobowiązany poinformować czcigodnych wiernych. Nie zaszkodzę wymiarowi sprawiedliwości i tak dalej, że wyznaczył pan sędzia na 15, dobrze? Nie, to dziś jest 15, na 27 lutego na godzinie 11:15 w sali 238 ogłoszenie wyroku. 27 lutego, godzinę 11:15 w sali 238 ogłoszenie wyroku. Pewnie mógłby to dzisiaj zrobić pan sędzia, ale z tytułu tam spraw i czasu, że to, co trwało tyle, ile było zamierzone, już nie starczało, bo następna rozprawa była na ogłoszenie wyroku, to przesunął pan sędzia to na ten wskazany dzień. Dzisiejsze posiedzenie miało charakter jakichś tam ostatnich wniosków i mów końcowych, no więc mogę tyle powiedzieć, że mowa końcowa pani policjant, jeśli mnie wzrok nie mylił, to widziałem jedną panią policjant, nie widziałem żadnych innych, ubraną bardzo tak. Mieli okazję widzieć wierni, czy nie? Mieli okazję widzieć też. W zależności od tego, czy tak, czy wersja tak, czy tak. Nie? Jak wersja tak, to skromnie, a jak wersja tak, no to męskie oko będzie to widzieć. A pani Lucyna wie, co robi, jest policjantem. To w każdym razie mowa końcowa pani policjant. Ciekawej rzeczy się dowiedziałem, że stwierdzała pani policjant, nie mieli żadnego wsparcia ze strony policji i prokuratury, że zostają sami jako biedni policjanci, szczęść Boże pani, sami jako biedni policjanci, że nikt tu nie przychodził, nikt się nimi nie interesował też. Więcej, że dostali zakaz używania stroju policyjnego podczas rozpraw. Co pani przyjmowała z jakimś wielkim takim, że chętnie by przyszła jako policjant, a tak musiała w tych właśnie takich strojach, no takich właśnie wersja tak jak zimno, a wersja tak jak panie sędzio popatrz albo księże popatrz. Natomiast co istotne, z taką wielkim hartem ducha pani Lucyna jeszcze odniosła się, pani policjant Lucyna, o najwyższy wymiar kary do pana sędziego. I mówiąc, że jeżeli by to była kara, jakaś ograniczenie pracy, to i tak wierni dadzą księdzu, a widać jak ksiądz sobie te prace społeczne traktuje, o czym nas tam powołała się na jakieś środki informacyjne, że chce nam wszystkim pokazać, że jest lepszy i zamiast pracować, to chce w sutannie tam się panoszyć. To nie moje słowa, ale sens taki był tutaj, także no... Mówiąc mowę końcową, nie mówiłem tego, co miałem tam, co powiedziałem dzisiaj na mszy świętej, tylko w związku z tymi słowami pani Lucyny przyjąłem, pani policjant, że trzeba mi inne słowa powiedzieć.
No więc tam mówiłem, nie będę teraz tego powtarzać, bo to trochę trwało, mówiłem tak, żeby pani mogła zapisać. Już się tego tak jakoś nauczyłem, tak Pan Bóg daje, że słyszę, że czy pani pisze, czy nie, tam pan sędzia dyktuje. Natomiast na koniec pan sędzia, no dobrze, to tu tam podyktował ksiądz, ale co w odniesieniu do kary? No to powiedziałem, że jeżeli, aha, czy Boże, z reguły to tam jak kogoś oskarżą, to idźcie z Bogiem, się znamy. Tak, no to że wnosi oskarżony zawsze tam o uniewinnienie czy obniżenie wyroku. Ja powiedziałem, że nic z tych rzeczy nie wnoszę. Każdą karę, którą tam pani ta zapostulowała, a sędzia orzeknie, przyjmę. No i tu się, tak bym powiedział, rozpisałem się. No, przyjmę z wielką radością i z taką katolicką wiarą w co? No, że to, co mówiłem, mówię sens tego, co mówiłem, że to, co mówiłem do policjantów, o co jestem oskarżony, bo niczym innym jak apelowanie do ich rozumu, honoru, no i plus tam troska o niewinność, o czystość i tak dalej. Pani mi zarzut, Lucyna, że nikt z ich policjantów mnie tu nie prosił o nauki dla ich sumienia, że to nie, oni tu na służbie są, nie, żeby im ksiądz do sumienia mówił. W każdym razie, no konkluzja by była taka, że skoro tamto nie przyniosło owocu, czyli ta mowa, to z chęcią się udam jak trzeba do więzienia i każdy dzień bycia w więzieniu ofiaruję jako modlitwa, żeby właśnie to prawe sumienie, honor sędziego i panów, pań policjantów i zdrowy rozum Pan Bóg albo wrócił, albo dał. Konkludowałem też, że to co wszystko, co mi tam w tym procesie wyszło, że są na służbie i policja, i sędzia na służbie szatana, i to też było zapisane. W słowach wyraziłem, że pan sędzia był stronniczy też i wprost, że sadystą. Taki ma zapęd sadysty. Chodziło to o, że połączył sprawy, w której oskarża mnie. Dobrze, to już tak. Ja słucham księdza. No ale tam się ważne jakieś rzeczy dzieją. Pani też tam patrzy. Aha, ty jesteś po tym. No, dokończę, no więc to było mi dokończyć. No proszę się szykować, że księdza wsadzą do więzienia, także proszę mieć, no bo wyraźnie pani Lucyna tego w imieniu policjantów się domaga i to z takim żarem bardzo nieuczciwie broniła widać jak instytucji są zobowiązani bronić, że ta sala, z której korzystała tam i przechodziła i zostawała, nie jest tylko dla policji, tylko dla każdego, jak chce uniknąć kontaktu z innymi. Rzecz, że najpierw trzeba tę salę wyznaczyć, że to musi być ta i ta. I to jest zadanie sędziego, więc sędzia wie. A dwa, kto z was wiedział za sprawą prezesa sądu, że jakbyśmy nie chcieli dać na to pani Lucyny widzieć, to możemy przez te drzwi wejść. Więc bardzo widać, jak ci ludzie, którzy pracują, są związani interesem instytucji i wiedzą, że tak długo są bronieni, jak bronią instytucji. I w takich sytuacjach mogą nic nie mówić, ale mówi, no bo widocznie wie, co ma mówić, jakoś tak się domyśliła. No i więc od tej strony, no jak ja jako kapłan na to patrzę, no to nie tylko byś do więzienia poszedł, ale jakby trzeba życie, co za takich ludzi trzeba dać, bo są w rękach diabła. Jeszcze do tego diabelski sąd, no to jest ewidentne. No nie wiem, czy wy te rzeczy będziecie widzieć, ja jako ksiądz widzę, także jak trzeba pójść, no to jaka to dzisiaj Ewangelia była, co tam święty Paweł do Żydów pisał, że wzięliście udział, z radością przyjęliście udział w więzieniu, jak wam majątek odebrali, no to o majątek się mój pani Lucyna martwi, to znaczy, że co by nie zawołał sąd, to wierni się złożą. No nie wiem, tak was wysoko licytuję, nas jest przecież ta garstka i pewnie, że w opatrzność Bożą liczymy, ale widać, że chodzi o taki sztandar, żeby się mogli cieszyć, że liberalizm
zwycięża. No, to są dzieci liberalizmu. No, to jak patrzysz na to, to tylko się cieszysz, że i teraz pytaj się, czy już nie jesteś, czy jeszcze nie jesteś. No, trzeba nam się zarazy liberalizmu i ci, którzy pod jego sztandarem stoją pod sztandarem diabła strzec. No i może po to tutaj przychodzimy, żeby dla tych ludzi, w których jest ciemność, być tym kawałkiem soli, kawałkiem trochę światła. Tam w tej ławce, gdzie siedziałem, rozrzuciłem sól egzorcyzmowaną. Kiedyś widziałem, że tam pani radca prawny ode mnie szła na rozprawę i przyszła do mnie po sól egzorcyzmowaną. Później patrzyłem, a pytała, co pani z tym robi, bo wie ksiądz, tu jest tyle tego diabelstwa w tym sądzie, że ja gdzie jestem, to sypię sól egzorcyzmowaną. No to wziąłem też, mam tu w worku, posypałem tam. Pewnie posprzątają później, no ale znak jest i intencja jest. No, trzeba się za tych biedaków modlić, są na służbie szatańskiej. Dlaczego? Bo instytucje państwa, policji służą diabłu. No i miałem okazję dodać też, że zostałem wyrzucony, przeniesiony tam ad statum laicum przez bergoliańską, tam jakoś nazwałem, mafię, czyż sektę rzymską, coś takiego, no bo żeby nie było tak, że ksiądz Michał broni jakiejś organizacji, którą oni biorą za kościół katolicki. Kościół jest tam, gdzie jest wiara. Modlić się nam o katolickiego papieża, papieża katolika. Wtedy jak ksiądz w takiej staje roli jak dzisiaj, to nie będzie mógł liczyć, że będzie obecny jedna, druga, trzecia, czwarta osoba, tylko są to sprawy, które powinny być nagłośnione. Albo dla interesu policji, albo dla interesu kościoła, a najlepiej dla interesu jednego i drugiego. A dlaczego nie są? To panu sędziemu powiedziałem, bo prawdziwa cnota krytyk się nie boi, więc pan by nie ujawniał, inaczej nie czynił śledztwa niejawnym, gdyby się pan nie bał jawności, no a dwa, że szatan też woli pozostać w ukryciu i dlatego rozprawy były niejawne, brak możliwości nagrania tego, no i co, ja mam teraz 1,5 godziny wam mówić to, co tam powiedziałem, powinniście to słyszeć. Niech Pan Bóg błogosławi. Dobrze, Pan Jacek był. Pan coś słyszał? Coś widział? Coś tam widział? Coś słyszał? Panią policja słyszałem. No. Sędziego nie. Nie. A mnie? Siedzę. Tak. No dobrze. Bogu dzięki. Bóg zapłać. Idę.